Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale. Zapraszam Was na kontynuację naszej przygody z grą Disciples 2. Słuchajcie, mamy 21 dzień czwartej misji w Sadze Nieumarłych. Sagi Nieumarłych, jakkolwiek by to powiedzieć. My jesteśmy tutaj, idziemy sobie teraz tutaj powalczyć ze Spiderkami. Mam nadzieję, że damy radę. Tu są fajne rzeczy chyba. Dobra, 420 i ty paraliżujesz. 130, 55, to może najpierw ciebie byśmy tutaj spróbowali skroić. Bo wydaje ci tylko 75, więc... Dobra, tego już nie ma. Ork nam nie zadał obrażeń. To jest najważniejsze, że ork nam obrażeń nie zadał. 66 i paraliż. Więc ja paraliżuję ciebie. I teraz tak. 66. Ty jesteś sparaliżowany. Jeszcze pas. Taki głębszy paraliż. Nie wiem, od czego to zależy. Bo mój paraliż od razu puszczacie, a tutaj sparaliżowałem i jest jeszcze pominięty. To tak nie powinno być. Okej, dojedźmy tutaj. I machnijmy jeszcze tu. To jest zrobione. Mamy odcień, awansował nam odcień, bardzo ładnie. 600 jeszcze tylko i możemy brać nową jednostkę. No, pasuje. No dobra, w następnej turze dojedziemy ciebie. Ty, koleżanko, ogarnęłaś co miałaś, to jedź sobie teraz tu. 725, ty, kolego, ty miałeś iść chyba tutaj do bazy swojej. Ty mieliśmy iść. Czekasz, no i okej, pasuje bardzo ładnie. Dobry pierwszy dzień nowego odcinka. Zrobiliśmy co mieliśmy zrobić. Bardzo nam się to podobało. Mamy 21 dzień czwartej misji w Hordach Nieumarłych. Tak więc powinniśmy mądrze zrobić. Zobaczymy, co to Imperium tutaj zrobi. Chyba tym złodziejem popłyniemy dookoła, czy tutaj od razu na tą wyspę. To jest taka zagwozdka, czy jak już tu jestem, nie powinienem iść w dół do tych ogrów. Chyba tak, chyba naszym głównym magusem pójdziemy w dół do tych ogrów tutaj. Póki co te zombiki tutaj pilnują. Kasę na razie oszczędzamy. Tu idziemy. Tu jest życie, tu jest ten, ok. Jak to tu wygląda? Zmieńmy cię, ale ty pewnie i tak będziesz na środku. I zamieńmy cię. Okej, ty pewnie jesteś na środku, nie? Tak, więc będziesz wybierał dobrze. Ile ty dajesz? 120, czyli 60 mi dasz. No nie, nie, damy defenda jednak. Możemy dostać te obrażenia. Dostaniemy te obrażenia, trudno się już mówi. Okej, tyle dostaliśmy. Dobra. Mieliśmy szansę go sparaliżować 55%. On nas otruł. Damy radę. Dobra, ta walka już się skończyła i jest luz. Dobra, teraz idziemy dalej. Okay, Living Armour. Okej, dosyć dużo skarbów tutaj było. Możemy tutaj pana atakować. A jeszcze się to rozszerza. No mógłbym w zasadzie kupić, ale czy potrzebuję tej many tyle? Nie no, zawsze to milej, prawda? Następnie postawisz różdżkę i tyle. Tą różdżkę zniszczysz, okej. Pójdziesz sobie tu w dół. Tutaj było. Biegnij dalej. Kupmy może tego złodzieja mimo wszystko jeszcze jednego. Próbuj tutaj kraść, złodziej. Ile ukradniesz, tyle ukradniesz. Mam nadzieję, że dosyć dużo. Tą miksturę trzeba przede wszystkim za te 800 golda ukraść. Ta, która daje nam chyba obrażenia. Zawsze to się naszemu magowi przyda. I teraz jest pytanie. Chcę zostawić. Możemy sobie zostawić już tego Dark Lorda i... Chciałbym sobie sztanieta Warlocka. Jak zwinać? Aha, odkryliśmy szpiega górskich klanów u nas. Więc bardzo fajnie, okej. Jak trzeba to będzie zrobić? Dawało radę. Okej. Ty tu będziesz kradł. Ty idziesz w dół. Idziesz tutaj. Ty zostajesz. Idziesz tutaj. Weźmiesz to, zabierzesz i będziesz wracał. Jedziesz dalej, może zaatakujesz już go. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, że go zaatakujesz. Jeszcze mis. O, pięknie. Damy szybką walkę, żeby nie było. 57, 140. No. I to... Musimy niedługo mieć już popustę na kolejnego. Jedziesz dalej. Tutaj sobie to złotko przejmiemy. Za 5 dni, 23 dzień. Dobra. Teraz mamy troszkę takie opanowanie sytuacji. Nie wiemy, co robią komputery, ale my tutaj już powoli. Chyba jednak sobie zrobię tak, że tu pojadę tu w dół, maksymalnie do oporu w dół. Wyczyszczę i będę jechał tak pasami. Zobaczyć, jak to wygląda. No, górskie klany póki co nas nie atakują, więc my możemy sobie tu w dół iść. Nie ma problemu. Próbujemy sobie się tam wydostać stąd. Damy sobie radę chyba. Okej, idziemy dalej. Może nie tak, lepiej tutaj przy tym. Żeby nie było. Ty czekaj, ty podpierdziel to. Talisman Ice Fall. Okej, spoko. Zabierz to. Paruchu. Dobra. Na was mogę już klikać. Ty spróbuj tu ukraść. Chociaż tylko tą ukradnij, proszę cię. Okej. Czyli każda kolejna będzie naszym zwycięstwem. Już zarobiłem na tobie. Ty kolego. I tu. Nie przekonasz jeszcze. Nie przekażesz. Teraz przekaż. Nie ciebie, tylko ciebie. Aha, i tutaj Rock Scrolla, dobra. Tu się wbij. A ty pobiegniesz sobie tutaj do tego typa. 34 dzień, w miarę spokojnie to idzie, ok. Dajemy radę, to nie ma problemu. Dobra, zobaczmy z czym to się je tutaj dalej. Póki co, jeszcze nie wiemy co tutaj postanowią. No mamy jednostki na trzecich poziomach. Nasz mag zaraz będzie mógł kolejną jednostkę tutaj ładować. Mamy 380 golda. Może najpierw to sprzedajmy. O, jadą. Czy jadą po nas, czy... Tu jest bardzo dużo wody. Przydałyby nam się te zaklęcia od górskich klanów, które powodują, że nie tracimy ruchu na wodzie. To będziemy chcieli. Tak jest, to będziemy chcieli. I to nam się przyda. Okej, teraz tak. Ty, kolego. Ty. Podbij tu. Tu podbij. Paruchu, no to naprawdę. To sobie od razu wypij. To sobie weź i to sobie weź. Mam takie rzeczy, więc mogę to sprzedać od razu. Czyli tak. Nie chcę tego sprzedawać. Banera sprzedajemy. Chyba też, bo to lepiej to dać naszemu kolesiowi, lepiej to sprzedać. No tak, jadu, to jest 20, jadu. Truciznę mam w tym, naszej śmierci będziemy mieli, więc nie dajemy rady. Tutaj proszę, raz, dwa, będzie trzy. Ty tam biegnij dalej. Biegnij dalej. Fajnie. Zostań. Ty koleżanko tu. Pusty zamek. Trochę słabo tak zrobiliśmy. 15, 15. Jeszcze tam mamy złodzieja na górze. Tu jest jeszcze jakieś ruiny. Trzeba je ogarnąć. 1230. Mamy golda już. Ciekawe ile nam przychodzi. Ciekawe ile nam przychodzi. 200, 250 nam chyba przychodzi na dzień. 100 przychodzi nam z miasta. 150 jest tu. 200, 250 przychodzi, czyli będę miał 1480. Czyli 3 dni i mógłbym kupować śmierć. Ulepszenie do śmierci moglibyśmy... Oho, jedzie jakiś cypał. Teraz tak, zobaczmy co tam idzie. Że faktycznie to był jakiś różdżkarz i od razu by postawił różdżkę na naszym terenie. Musielibyśmy znowu 300 wydać, żeby tą różdżkę usunąć. Na szczęście nie postawiłeś różdżki na naszym terenie, więc na szczęście zombie cię dojedzie teraz. Staniesz czar na ryj i zombie cię dojedzie. Tak robimy. Nawet nie dostaniesz czaru na ryj. Okej. Fajnie, pogadaliśmy sobie, pogadaliśmy. Dobra. Ty już możesz tu atakować. Mhm. Może ciebie na początku. Defenda. I mam nadzieję, że sparaliżujemy wszystkich. A przynajmniej ogra. No, ogr niestety nie był sparaliżowany. 63. 76. 27, ok. No to już w zasadzie jest porobione, bo ork i tak ma mniej inicjatywy niż my. Dobra jest. Zabity. Ile za takich panów dostajemy? 53. To jeszcze trola ogarniemy. Wybiegaj dalej. Nie, to najpierw tego ogra ogarnijmy. Ty tu sobie kradnij może dalej, co? Ty sobie kradnij dalej. O. Przyda nam się, jeszcze możemy sobie ukraść te wskrzeszające. O, złodzieje, ty już na siebie wielokrotnie zapracowałeś. A tu się wyjmijmy sobie. O. O, co tu jest? Aha, nie mamy szpiega w twoim. Co tu jest? Erik Dwarf i zombie. Tak rzucił jakiś czar. Czaru, ale mógłbym już opracować. Mógłbym opracować czary 4 poziomu. Mogę. Okej, mogę opracować czary 4 poziomu. Nightfall. To jest dobre. Troszkę kosztujesz. O, to jest fajne. Ale też kosztujesz. Okej, to też kosztuje 300, 500, nie mam kamieni, więc może na razie to Runstone i Death, to nie, ale to 680 sensu troszkę. No dobrze, to na razie to opracujmy. Poczytałem jednak trochę, mam mało tej many. Trochę mało mam tej many. Na razie uderzymy w ciebie tym, co mamy. Aczkolwiek te 680 też mogliśmy opracować, tą śmiertkę obszarową. Dałaby nam się ona później, ale na razie możemy pobawić się z wami w ten sposób. Cios za cios. Pięcha za topór. Ty masz jakiś dziwny ten top. W zasadzie damy szybką walkę, bo bez problemu tutaj was pokonujemy. No dobra, się... Wszyscy już pojechaliśmy, więc ciąg dalszy. 26 dzień. 26 dzień. Mamy w zasadzie tak jakby 1/4 mapy odkrytą. Może to 1/3, bo... Czy nie, nie 1/3. Tak, 1/3, bo 1/4 to jest za mało, a 1/3 to jest trochę, bo chyba jest większy ułamek, więc 1/3 mapy mamy zrobioną. Tak więc musimy to zrobić. Tutaj zaraz nam przyjdzie jeszcze kasa. Za 2 dni będziemy mogli już naszą śmierć tutaj opracowywać. Za 3 dni, bo teraz kupimy złodzieja. Troszkę szkoda, bo myślałem, że... Ja bym może koszmar opracował. Koszmar to chyba... Oho! A tym złodziejem jeszcze nie poszedłem. No dobra. Wiedziałem, że którym się nie ruszyłem. Te ruiny trzeba sprawdzić. A więc na spokojnie po kolei gramy. 250 przychodzi. Mój książę. Mój książę. Zobaczmy sobie to. Okej. Okay. I zobaczmy... Nie. Zobaczmy sobie jeszcze raz to. Bardzo dobry złodziej. Kradnie ile może. Tutaj zaatakujemy. Montuj tego pana. Dajemy sobie defenda. Hops za 15. I hop za drugie 15. Dajemy sobie defenda. Okej. Ojej, miskę. Zrobiliśmy misa. Zrobiliśmy misa, tłuczemy czym mamy. Tłuczemy czym mamy, może wytłuczemy. Bo i tak by nas zabił. Dobra. Jest zrobiony, jest ogarnięty. 57, 67. Mniejsze straty. Ops. Raczej nas nie zaatakujesz, więc wykniesz sobie coś tam na bogacenie. Dobra, to jest ogarnięte. Może poczekaj, no. Złodziejem jeszcze sobie tu wyjdziemy i ścimy szpiega. I pasuje. Anioł. Trochę słabo pasowało jak anioł. Bo nie ma przejścia nawet, wydaje się. Dobra, dobra. Zobaczmy co tu jest. Wizytacja ruin. I znajduje się, okej, takie Bezpertin, Runmaster i Weteran. Czyli poszli... Przepraszam was. Czyli poszliście w oręże. Bardzo mnie to cieszy. Jak będę miał śmierć, to będę wybierał i zabijał. To jest chyba zrobione do końca, więc teraz tego trolla tutaj ubijamy. Różdżkarka postawi tutaj mapkę, różdżkę. Są najemnicy jeszcze, trzeba zobaczyć co jest w tym najemniku, czy może... Może będzie jakaś wartościowa jednostka do najęcia. Przejąłeś nam zamek, no dobra, okej. Widzisz, tak siedział tam? Troszkę szkoda. Ale jak już tam chcesz tak siedzieć, to tam siedź. Dobra, o! Jeszcze się nie wróciłeś tym zombikiem. Tutaj mnie zabili. Widzę, że kusznika zablokowali. Nie ekspią. A mógłby być... Strażnik kuźni. W okuszniku jest strażnik kuźni chyba. Będą tego Krakena chyba bić. Albo Kraken będzie bił ich. Dobra, ty cioraj tu. Dobrze, ale jest 28 dzień, to akurat, żeby zakończyć, wrócimy już jutro w następnym odcinku. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć!